Cześć, witajcie. Witajcie z Włoch. Co ja robię we Włoszech? Już wyjaśniam. Wczoraj byłem tutaj. To jest Nauders, ośrodek narciarski położony w austriackim Tyrolu. Specjalnie używam nazwy austriacki, żeby wam się troszeczkę nie zaczęło mieszać, dlatego że teraz też jestem w Tyrolu, ale we włoskim Tyrolu, południowym Tyrolu. Dlaczego jestem tutaj, a wczoraj byłem tam? Oczywiście odległość jest, jak widzicie, nieduża, ale jeżeli przyjedziecie do Nauders i zakupicie karnet na 2 dni lub więcej, to w tym momencie taki karnet ważny jest w 5 ośrodkach narciarskich. Głównym ośrodkiem narciarskim jest oczywiście Nauders, ale możecie przyjechać właśnie tutaj, do Schöneben, Belpiano po włosku. Przejechać przez przełęcz Reschen Pass, która jest tutaj, i nad jeziorem Reschen znajduje się dolna stacja gondoli, która wywiezie was tutaj, w ten piękny ośrodek narciarski, do tego pięknego ośrodka narciarskiego. Oprócz tego skipas, który kupicie, jeszcze raz pokażę, jeszcze raz ten skipas, uprawnia was do jeżdżenia w jeszcze 3 ośrodkach narciarskich. 2 takich malutkich tutaj w dolinie, a jednym takim dosyć sporym i bardzo ciekawym, Zulden Zolda po włosku, który jest położony tam kawałek dalej, niedaleko najwyższej góry południowego Tyrolu, czyli góry Ortler. Żeby dojechać z Nauders tutaj, musicie pokonać 8 km. Możecie przyjechać tutaj własnym samochodem, który zaparkujecie tutaj przy dolnej stacji gondoli, lub możecie przyjechać skibusem z centrum. Czyli wychodzicie z hotelu w butach z nartami, wsiadacie do skibusa na jednym z przystanków w Nauders i przyjeżdżacie tutaj. Zabiera to 15-20 minut. Możecie też przyjechać własnym samochodem. Jeżeli chodzi o częstotliwość kursowania tych skibusów, to jeżdżą one mniej więcej co 20 minut, co pół godziny do południa i potem w godzinach popołudniowych. Jeżeli przyjedziecie tu własnym samochodem, to polecam wstąpić do jednej z kawiarni tutaj w miejscowości Reschen, wypić włoskie cappuccino oczywiście i zjeść pyszne tiramisu. A później udać się w to miejsce, gdzie znajduje się zatopiona w jeziorze, a teraz w zamarzniętym jeziorze, wieża kościoła. Jak tam było? To możecie zobaczyć na filmie na moim kanale. Byłem tam wczoraj. Serdecznie wam polecam tego typu formę narciarstwa, bo trasy narciarskie zarówno w Nauders, jak i tutaj, po stronie włoskiej, są wyśmienite. Warunki bardzo dobre, mimo tak wysokich temperatur, jakie aktualnie tutaj są. Samo Reschen Pass jest wysoko położony, bo to jest 1500 metrów nad poziomem morza, ale słońce tutaj równo daje. Warunki do południa są genialne. Natomiast Schöneben ma jeszcze tą zaletę, że o ile Teztok za chwilę będzie troszeczkę puszczał, to jeszcze jest kilka naprawdę bardzo fajnych tras po drugiej stronie, po północnej stronie, które długo, długo wytrzymają. Więc jak przyjedziecie do Nauders, wybierzcie się albo skibusem, albo autobusem na stronę włoską. Pojeździcie tutaj, skosztujcie pysznego włoskiego jedzenia, a potem wróćcie na stronę Tyrolu, austriackiego Tyrolu. Dziękuję, to na razie tyle. Do zobaczenia w następnym ośrodku narciarskim. Trzymajcie się, cześć!